Najmniejsza gmina w powiecie Ostrołęckim cieszy się od połowy 2020 roku drużyną w rozgrywkach Czwartej Ligi Mazowieckiej. Podopieczni trenera Marcina Truszkowskiego, przy wsparciu sponsorów, wykonali świetną pracę i w dobrym stylu wywalczyli awans do wyższej klasy rozgrywkowej. Piłkarze po rundzie jesiennej uplasowali się na miejscu barażowym. Wiosną Mazowiecki Związek Piłki Nożnej zdecydował, że najlepsze cztery zespoły Ligi Okręgowej rozegrają po trzy spotkania. KSC Troszyn przegrał z Mławianką Mława 2–4, ale nie dał szans Ostrołęckiej Narwi, wygrywając 4–0 i pokonując w decydującym o awansie spotkaniu Żbik-Nasielsk 4–1. Podopieczni trenera Marcina Truszkowskiego jesienią w czwartej lidze mazowieckiej zaprezentowali się z dobrej strony i plasują się na ósmej lokacie w swojej grupie. Odnieśli sześć zwycięstw, zanotowali dwa remisy i doznali sześć porażek. Z pewnością nie powiedzieli ostatniego słowa i wiosną mogą być jeszcze mocniejsi. Kolejny sukces zanotowali w rozgrywkach Pucharu Polski na szczeblu okręgu, awansując do rozgrywek mazowieckich. Już 13 marca czeka ich spotkanie z Wisłą 2 Płock. Drużyną roku 2020 kapituła plebiscytu uznała zespół seniorów KSC Katroszyn. Bardzo gratuluję sukcesu. Zostaliście Drużyną roku. Ten rok nie był łatwy dla wszystkich, dla sportowców szczególnie. Okres taki pandemiczny, wiele obostrzeń, ale wam udało się osiągnąć sukcesy, dążycie skutecznie do celu. Bardzo proszę podsumuj, ten miniony sezon. Co się udało, co jest tym najważniejszym dla ciebie? W nie ukrywam, że sezon był bardzo dziwny. Poprzez tą pandemię na pewno treningi i troszeczkę wyglądały inaczej, ale myślę, że w... nasz cel był jeden, czyli wywalczenie awansu do czwartej ligi. I ten cel osiągnęliśmy. Teraz sezon jest następny, kolejny, który mamy na pewno większe aspiracje, ale na razie jesteśmy zadowoleni i dążymy cały czas do celu. Chciałabym poprosić o przedstawienie Waszych planów sportowych na najbliższy sezon, tego czym się będziecie zajmować, jakie, do czego dążycie. Tak? Znaczy, na pewno podstawą na ten sezon to jest utrzymanie się w czwartej lidze. Wiadomo, że chcielibyśmy awansować, ale, ale będzie, będzie to bardzo trudne, ale wierzymy, wierzymy w to na pewno. Jeżeli nie uda się to w tym sezonie, to, to na pewno celować będziemy w awans w, następ, w następnym sezonie. Macie jakieś dalekosiężne plany, które być może jeszcze są poza Waszym zasięgiem, ale marzycie o tym wszyscy drużynowo? Znaczy, tak jak powiedziałem na początku, no, głównym takim marzeniem wszystkich zawodników od nas drużyny to jest awans do, do trzeciej ligi. Yy, na zakończenie yy, można kogoś pozdrowić, można podziękować, także zapraszam kamera i Z tego miejsca chciałbym podziękować w imieniu całej drużyny yy, osobom, które na nas głosowały, yy, kibicom, trenerowi, jak i również całemu zarządowi naszej drużyny. I mam nadzieję, że, że ta nagroda po prostu napędzi nas podwójnie do realizacji celów, które wspólnie z drużyną sobie założyliśmy. Bardzo dziękuję za spotkanie. Życzymy wielu sukcesów. Dziękuję ślicznie. Pozdrawiam.